Dzisiaj, tak jak prosiliście pod poprzednimi filmami, skupimy się na przypomnieniu poprzednich sezonów Gry o Tron. Żeby przypomnienie nie trwało zbyt długo, postanowiłem rozbić to na 3 odcinki. W dzisiejszym skupimy się na sezonie pierwszym i sezonie drugim, w kolejnym będzie to 3 oraz 4, a na sam koniec zostawimy sobie 5, 6 i 7. Jeżeli jednak w trakcie będziecie chcieli przypomnieć sobie każdy odcinek z osobna bardzo dokładnie i wnikliwie, to zapraszam Was na kanał Ponarzekajmy o filmach, gdzie takie omówienia poszczególnych sezonów już się pojawiają. Link do filmu znajdziecie na końcu tego odcinka. A jeżeli spodoba się Wam dzisiejsze przypomnienie i chcecie kontynuację w postaci kolejnych 2 odcinków, pamiętajcie o ocenie i komentarzu pod filmem. No także wstęp i objaśnienie mamy już za sobą, a teraz czas ponownie wejść w świat Westeros. Sezon pierwszy, odcinek pierwszy. Serię zaczynamy odcinkiem, do którego podchodziłem swojego czasu dosłownie 5 razy i dopiero za 5 razem przekonałem się do serialu i pochłonąłem wszystkie odcinki, które były wtedy dostępne. Historię zaczynamy pierwszymi ujęciami, które zwiastują nadejście długiej mroźnej zimy, o której nie wiedzieliśmy jeszcze właściwie nic. Ujęcia przedstawiają małą wyprawę za mur, która natrafia na zmasakrowane ciała przez białych wędrowców, którzy później zabijają także ludzi z Nocnej Straży. Jednak jednemu z nich udaje się uciec i zachować życie. No, nie na długo, bo za złamanie przysięgi zostaje pozbawiony głowy przez samego Neda Starka. Po raz kolejny nie na długo, ale do tego przejdziemy za chwilę. Każde z dzieci Starków otrzymuje jednego z wilkorów, które wcześniej zostały pozbawione matki. Razem z Nedem poznajemy wszystkich Starków z Winterfell. A po chwili również króla Roberta Baratheona, tego wstrętnego kurdupla Joffreya, rodziny Lannisterów, na czele z Tyrionem, który jest jedynym normalnym członkiem rodziny. Przenosimy się za ocean, gdzie Daenerys zostaje sprzedana dothrakom z Aquamanem, to znaczy z Khalem Drogo, jako ich przywódcą. Nie jest jakoś specjalnie zadowolona z tego powodu, ale hej, przecież dostała 3 jaja smoków, także wszystko powinno być okej. Poznajemy też Jorah'a Mormonta, który od tej pory będzie jej towarzyszył w drodze na szczyt. Czasami mniej, a czasami bardziej. A skoro mowa o szczycie, wracając do Winterfell, Bran, wdrapując się na wieżę, nakrywa rodzeństwo Lannisterów na czymś, czego rodzeństwo z pewnością nie powinno robić. Tak też Jaime, skazując się na nienawiść fanów od pierwszych odcinków serialu, spycha chłopaka z okna, a ten ląduje na ziemi z hukiem. Odcinek drugi. Przekonujemy się tutaj dosyć dosadnie, że Tyrion mimo małego wzrostu jest wielkim człowiekiem i nie ma problemu z przywróceniem Joffreya do względnego porządku. Poznajemy także Ogara, przed którym dopiero otwiera się długa ścieżka. Jon daje Arii w prezencie mieczyk i mówi jej, żeby w razie potrzeby atakowała tym ostrzejszym końcem. W tym czasie Bran znajduje się w śpiączce, a Ned wraz z całą kompanią króla Roberta wyrusza do King's Landing, a Snow wyrusza na mur. Poznaje się tam nieco lepiej z Tyrionem i odbywają dłuższą rozmowę. Nie mając pojęcia, że w Winterfell doszło właśnie do zamachu na jego brata. Został on jednak obroniony przez swojego wilkora. Ach, jak dobrze mieć przy sobie wilkora. Napastnik zostawia wtedy sztylet, który będzie później istotnym elementem układanki. Przenosimy się ponownie za ocean, gdzie dowiadujemy się nieco więcej o samych smokach, jak i o Khaleesi. Wracamy znowu do Joffreya, który zostaje pogryziony przez wilkora Arii, przez co Ned jest zmuszony do zabicia jednego z wilkorów, które były tam razem z nimi. Wtedy też zaczyna się orientować, w jak bardzo popopranej sytuacji się znalazł. Odcinek trzeci. Świta dojeżdża do królewskiej przystani, a Ned bierze udział w pierwszej małej naradzie. Joffrey płacze z jakiegoś mniej istotnego powodu, a Arya zaczyna swoje lekcje walki na miecze u Serio Forella. Ta, starsza pani opowiada Branowi historię o Trójokiej Wronie i innych nadprzyrodzonych rzeczach, które tylko wydają się mało prawdopodobne w tamtym momencie. Poznajemy także Littlefingera i Varysa, do których Caitlin Stark przynosi sztylet z pierwszego odcinka. Dostajemy także ujęcia z muru, gdzie Snow, jakby to powiedzieć, nie jest zbytnio lubiany. Odcinek czwarty. W tym odcinku pojawia się Hodor, który będzie od tego momentu kompanem Brana. W Black Castle natomiast pojawia się sam i nie jest tam przyjęty za dobrze. W królewskiej przystani natomiast Ned rozpoczyna śledztwo dotyczące bankartów króla Roberta. Wtedy też natrafia na Gendrego, który okazuje się właśnie jednym z bankartów, ale na niego przyjdzie czas za kilka sezonów. W tym czasie Caitlin, natrafiając na Tyriona, jednego z Lannisterów, nakazuje jego pojmanie, winiąc go za napaść na Brana. Odcinek piąty. Widzimy tutaj dalszą część turnieju, gdzie poznajemy Ser Lorasa i Górę, który odbywa krótki pojedynek z Ogarem. Dochodzi do całej masy spiskowania pomiędzy ważniejszymi postaciami, co finalnie doprowadza do króla, który chce wysłać płatnych morderców do Daenerys. Ned wtedy się wkurwia, odmawia i rezygnuje ze stanowiska, co kończy się jego walką z Jaime Lannisterem. Caitlin wraz z Tyrionem i Bronem docierają do jej... dziwnej siostry Lysy, gdzie Tyrion zostaje zamknięty w zamku nad przepaścią. Odcinek szósty. Król stara się pogodzić Neda z Lannisterami, w trakcie czego wyrusza na polowanie. Na polowanie, które odmieni losy Westeros i nieważne, jakbyśmy chcieli i tak nie wrócić z niego cały, nieważne przy którym rewatchu serialu. Pojawia się także Trójoka Wrona, Khaleesi chwyta w dłonie rozgrzane smocze jaja i nie rani się przy tym ani trochę. Zjada serce smoka, a jej brat otrzymuje koronę, na jaką zasługuje.
Wracając do Lyzy, Tyrion żąda rozstrzygnięcia sporu poprzez próbę walki, którą wygrywa dla niego Bronn. Na końcu Ned odkrywa prawdę o dzieciach Roberta i o tym, że został zrodzony przez Cersei. Odcinek 7. No i tak jak wiadomo, polowania są niebezpieczne i przekonał się o tym także król Robert, który z powodu ran na nim odniesionych umiera. Nie umiera jednak Khaleesi, na którą zamach udaremnił Ser Jorah Mormont. Jon Snow wraz z resztą Nocnej Straży wymawia przysięgę, a Ned zostaje zrodzony przez Littlefingera. Joffrey zasiada na tronie, a Tywin Lannister zwołuje wojska. Odcinek 8. Po raz kolejny widzimy nieumarłego, tym razem na murze. Zabija go Jon Snow i wtedy też dowiadujemy się, że zabija je ogień. Tyrion wraz z Branem docierają do wojsk Tywina. W tym samym czasie wojska gromadzi też Robb Stark, który również szykuje się do walki z wrogim rodem, kiedy dowiaduje się o wrzuceniu Neda do lochów. Ludzie Starków zostają wymordowani w królewskiej przystani, a Arya ledwo ucieka z życiem. Odcinek 9. Varys odwiedza Neda w lochach i informuje go o tym, co dzieje się na górze. Catelyn Stark usiłuje nawiązać sojusz z Lordem Freyem poprzez ślub ich dzieci. Dowiadujemy się też, że jeden z członków Nocnej Straży jest tak naprawdę Targaryenem. A skoro mowa o Targaryenach, przenieśmy się do Khaleesi, bo to właśnie w tym momencie tracimy jedną ze świetnych postaci, a konkretniej Khala Drogo. Dochodzi do bitwy, która w całości omija Tyriona, który został powalony na jej starcie. W wyniku tej właśnie bitwy między Lannisterami a Starkami, Jaime trafia do niewoli Starków. No i niestety tak, nic nie możemy zrobić w momencie, kiedy Ned traci głowę, co obserwuje zarówno Arya, jak i Sansa. I ostatni, 10 odcinek sezonu. Wiadomość o zabójstwie dociera do reszty Starków, a Joffrey zaczyna sprawować rządy, jakiekolwiek by one nie były. Jon Snow wraz z Wilhorem i ekipą opuszczają Black Castle, wyruszając za mur, a w King's Landing ścierają się charaktery Varysa i Littlefingera. Robb zostaje ogłoszony królem północy, Tywin namiestnikiem w stolicy, a Daenerys wychodzi cało z płonącej zgliszczy i zostaje matką trzech smoków. Odcinek 1, sezon 2. Tyrion przybywa do stolicy jako namiestnik i spotyka Joffreya oraz Sansę, która jest co najmniej przerażona. Khaleesi podróżuje z resztką pozostałych dotraków przez pustkowia wraz ze swoimi nowymi smokami. Wrony trafiają do chaty Crastera, który zamieszkuje ją razem ze swoimi córkami. Wszystkie bękarty Roberta w okolicy zostają zamordowane, z wyjątkiem Gendrego, któremu udaje się uciec. Poznajemy również Stannisa i Czerwoną Kobietę oraz jej religię Pana Światła. Odcinek 2. Tyrion spotyka Varysa, po czym obsadza na stanowisku szefa Złotych Płaszczy Brona. Tyrion powraca do rodzinnych stron przy pomocy swojej siostry, o czym z początku nawet nie wiedział. I nie jest tak mile widziany, jak mógł się tego spodziewać. Jon jest świadkiem, jak Craster wynosi jedno z jego dzieci do lasu w nocy, podąża za nim, po czym zostaje przełapany i ogłuszony. W tym czasie Arya zapoznaje się lepiej z Gendrym i dzielą się informacjami na swój temat. Odcinek 3. Lady Catelyn Stark dojeżdża do obozu Renly'ego, który zawarł sojusz z Highgarden. W tym samym momencie poznajemy także Margaery Tyrell, a także Brienne, która zwyciężyła walkę i zapragnęła znaleźć się w armii króla. Greyjoyowie planują zdradzić Starków i co więcej zaatakować północ, nadal ignorując słowa Tyona. Tyrion, wykorzystując swój spryt, stara się sprawdzić, komu może ufać w Małej Radzie, zdradzając każdemu z jej członków inną tajemnicę. A w tym czasie grupka z Arią na czele, która zmierzała na mur, została zaatakowana przez armię Lannisterów. Odcinek 4. Robb wygrywa kolejne starcie z Lannisterami, gdzie poznaje swoją przyszłą ukochaną. Arya z kolei dociera do Harrenhal, gdzie poznaje Tywina Lannistera. Ten jednak nie wie, kim tak naprawdę jest dziewczyna. No a jeśli mamy być już dokładni, nie wie w ogóle, że to dziewczyna. Po dłuższej przerwie wracamy także do wątku Daenerys, która dzięki uprzejmości jednego z 13, który ręczy za nią własną głową, zostaje wpuszczona wraz z grupą dotraków do miasta. Jednak nie wszystko jest takie kolorowe i na drugim końcu świata Melisandre rodzi czarnego, dymnego demona, jakkolwiek by to nie brzmiało. Odcinek 5. Demon z poprzedniego odcinka zabija Renly'ego, za co zostaje oskarżona Catelyn Stark, której wierność przysięga Brienne, będąca świadkiem całego zajścia. Tyrion zajmuje się obroną królewskiej przystani i przejmuje produkcję Dzikiego Ognia. Joaquin Hagar oferuje Arya 3 zabójstwa, które wykona na jej zlecenie i pod sam koniec odcinka jedno zlecenie zostaje skreślone z listy. Daenerys natomiast stoi przed propozycją zostania żoną jednego z 13 w zamian za skarbiec pełen złota, który pozwoliłby jej na kupno całych armii i powrót do domu. Odcinek 6. Winterfell zostaje zaatakowane i po raz kolejny przekonujemy się, jakim Tyrion jest skurczy bykiem. W tym samym czasie za murem Jon walczy z dzikimi, poznaje Ygritte i wie, że nic nie wie. A nie, to jeszcze nie teraz. W King's Landing Sansa zostaje uratowana przez Clegane'a, smoki Daenerys zostają ukradzione, a dzieci Starków uciekają razem z Hodorem. Odcinek 7. Tyrion wyrusza na poszukiwania Branna i Rickona. Nie był on w stanie ich znaleźć, tak też wiesza spalone zwłoki dwóch chłopców na murach, twierdząc przed wszystkimi, że to właśnie oni. Tywin kontynuuje narady w Harrenhal, których świadkiem jest cały czas Arya. Jaime podejmuje nieudaną próbę ucieczki, czego omal nie przepłacił życiem. A co u Daenerys? Warlockowie o mega przerażających twarzach mordują Radę 13, a Khaleesi jest w dużym niebezpieczeństwie.
Odcinek 8. Yara przybywa wraz z armią do Winterfell i wyśmiewa Tyona za to, co zrobił. Jon trafia do niewoli dzikich i role nieco się odwracają. Reszta z Nocnej Straży odnajduje tajemniczy pakunek zakopany pod śniegiem, a w nim znajdują się sztylety ze smoszego szkła. Rob wraca do swoich wojsk, a Lady Stark puszcza Jaime'ego wolno razem z Brienne, chcąc odzyskać córki. Wtedy też rozpoczyna się przygoda tej dwójki, która z pewnością w znacznym stopniu wpłynęła na charakter zarówno Jaime'ego, jak i Brienne. Tyrion z Bronem nadal przygotowują obronę miasta, a Arya wraz z ekipą ucieka z zamku przy pomocy zaprzyjaźnionego zabójcy. Odcinek 9. I tutaj możemy zobaczyć potęgę Dzikiego Ognia, który dosłownie niszczy flotę Stannisa. Widzimy też Clegane'a, który jest przerażony tą właśnie potęgą, jak i samym ogniem. A Joffrey z obawy przed walką unika wtargnięcia na pole bitwy. Wtedy też dowództwo obejmuje Tyrion, który tak naprawdę ratuje miasto przed zagładą. Mimo tego zostaje niemal zabity w zamachu, co skończyło się finalnie jedną wielką blizną na jego twarzy. Finalne zwycięstwo niczym Gandalf we Władcy Pierścieni zapewnia Tywin, który nawiązał sojusz z Highgarden. Bitwa dobiega końca, a Tyrion, który utrzymywał miasto tak długo, nigdy nie zostanie za to należnie uhonorowany. I ostatni, 10 odcinek drugiego sezonu. Gdy Tyrion po bitwie leży ranny, Tywin zostaje namiestnikiem króla i przywłaszcza sobie całkowicie zwycięstwo. Margaery zostaje narzeczoną Joffreya, wiążąc dzięki temu oba rody. Tyrion zostaje zdradzony przez swoich własnych ludzi, a Bran i Rickon uciekają, tym razem naprawdę z Winterfell, uprzednio kryjąc się w jego podziemiach. Daenerys ratuje swoje smoki, zabija zdrajców i zdobywa bogactwo Kartu. I drugi sezon kończymy widząc Armię Nieumarłych, która podąża w stronę muru. Pytanie tylko, dlaczego zostawili Sama w spokoju? Ale o tym może w następnym odcinku. Właśnie, dajcie znać, czy chcecie jeszcze dwa odcinki z podsumowania reszty sezonu w podobnym stylu. Mam nadzieję, że umieściłem tutaj wszystkie najważniejsze informacje, a jeżeli jakieś przeoczyłem, to podzielcie się z nimi w komentarzach. Pamiętajcie też o ocenie pod spodem i subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.